Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie dosyć nietypowy, bo będę, jak sama nazwa wskazuje i miniaturka obrazuje, rozdawał BTC. Także zapraszam serdecznie do obejrzenia tego odcinka, a zwłaszcza doczekać do jego końca, żeby rzeczywiście przyjąć to BTC. Do rzeczy. Tak naprawdę chciałem tutaj powiedzieć parę kwestii odnośnie popularnych ostatnio tak zwanych giveawayów na YouTubie, czyli krótko mówiąc skamów, oszustw, które próbują wyłudzić w ten sposób różnego rodzaju coiny od niedoświadczonych widzów. I tego typu akcje prowadzone są często pod pretekstem konta Elona Muska, Vitalika Buterina czy jeszcze innych znanych osób ze świata technologii czy ze świata kryptowalut. Tutaj na ekranie pokazuję obrazki, screeny z pewnego tweeta osoby, której właśnie udało się tego typu rzeczy namierzyć i tak naprawdę porobić screeny. Dlatego powiem Wam mniej więcej, na co zwracać uwagę, gdy widzimy tego typu zjawiska. Oczywiście można śmiało założyć, że 100% tego typu akcji na internecie, na YouTubie to są akcje oszukane, to są skamy. Niemniej jednak warto również trochę wiedzy według mnie zdobyć i poznać, w jaki sposób tak naprawdę można weryfikować tego typu oszustwa. Przede wszystkim, na co warto zwrócić uwagę, to mnóstwo osób na to się nadal nabiera. Tutaj widzimy, ile tutaj oszuści tak naprawdę zarobili. W przeliczeniu na dolary jest to ponad 80 tysięcy, także myślę, że całkiem interesująca suma dla większości z nas, tym bardziej, że czegoś takiego na ulicy raczej się nie znajdzie. Do rzeczy, na co tutaj zwracać uwagę. Przede wszystkim na konto. Widzimy, że to jest SpaceX z jakimś dziwnym logiem, z 55 tysiącami subskrybentów. Oczywiście to konto jest fałszywe. Konto przeważnie do tego typu akcji zostaje wcześniej ukradzione. Takie konto, które ma dosyć dużą liczbę subskrybentów. No ja na szczęście na ten moment jestem dosyć spokojny, bo mam obecnie 2,5 tysiąca, także myślę, że nie będę jeszcze póki co obiektem ataków tego typu oszustów i skamerów. Dlatego takie konta są kradzione, następnie zmieniana jest nazwa ekranowa, nazwa tytułowa takiego konta. Następnie wykupowana jest jakaś domena, to elonmuskbtc.com. I przypinany tego jest oczywiście równie ładnie wyglądający adres, w tym przypadku oczywiście BTC. Często również tytuł tego próbującego wyłudzić filmu tytuł jest związany z jakimś obecnie wydarzeniem. Tutaj oczywiście było to wystartowanie Starlinków firmy SpaceX należącej do Elona Muska. Wiele osób to śledziło również na YouTubie czy w innych mediach społecznościowych. Pierwsze co, gdy widzimy coś takiego, warto wpisać w Google Elon Musk Crypto Scam, czy tam Vitalik Buterin, czy Richard Schwartz, czy innego tego typu znane postacie. Też często Charlie Lee jest obiektem tego typu nadużyć i widzimy obecnie w Google ponad 1 000 000 tego typu rezultatów, także warto zweryfikować, czy ten aktualnie nam prezentowany, nam wyświetlany na YouTubie nie został już w jakiś sposób opisany. Następnie korzystamy ze strony Bitcoin Who's Who, aby zorientować się, czy ten adres, który jest podawany, czy ten adres, na który my mamy wysłać na przykład 01 BTC, aby otrzymać 02, nie został już zgłoszony jako tak naprawdę adres skamerów, jako adres służący do wyłudzania i do nadużyć. Tutaj widzimy, że adres ten oczywiście został pierwszy raz użyty 4 czerwca, czyli chyba dokładnie jeden dzień przed tym oszustwem.
ostatnie użycie 5 czerwca, także widzimy, że na 88 transakcji na tym adresie w ten jeden dzień taką oszuści kwotę wygenerowali. I oczywiście adres ten jest zgłoszony tutaj na tej stronie jako po prostu adres skamerów. Na co warto zwrócić uwagę, to w momencie, kiedy jesteśmy świadkami świeżego tego typu skamu, taki adres może się tu nie pojawić, natomiast mając wiedzę, mam nadzieję zdobytą po obejrzeniu tego odcinka, myślę, że warto tego typu adres tutaj zgłosić do osób odpowiedzialnych za tą stronę Bitcoin Who's Who. Adres do tej strony umieszczę w komentarzu w opisie pod tym filmem. Kolejna sprawa, czyli tak, najpierw Google, potem Bitcoin Who's Who. Następnie oczywiście sprawdzamy jeszcze raz to, co się dzieje na ekranie, czyli weryfikujemy konto YouTube'owe, odnosimy się do tytułu. To można w bardzo prosty sposób zrobić. Tutaj widzimy, że to konto wykorzystane w tamtej akcji zostało zmienione. Nazwa tego konta została zmieniona na SpaceX. Awataru też już się nikomu nie chciało zmienić. Główny ekran YouTube'owy został jakoś kontekstowo ujęty właśnie w świecie, powiedzmy, kosmonautyki. Natomiast widzimy, że konto to należało tak naprawdę do osoby z południowej Korei. Zostało założone w połowie 2015 roku i ma ponad 9 milionów wyświetleń filmów. Dlatego to już powinno, że tak powiem, zapalać w większości osób czerwone światło co do tego typu akcji. Oczywiście widzimy tutaj napisy koreańskie, jeśli się nie mylę, i mail, który również nie wygląda na jakiś firmowy, służbowy mail firmy SpaceX, a tym bardziej Elona Muska. Dla porównania, oryginalne konto firmy SpaceX na YouTubie ma ponad 4 miliony subskrybentów i jest to konto, co najważniejsze, zweryfikowane. Tutaj widzimy napis zweryfikowano, także również na to warto zwracać uwagę, czy te konta YouTube'owe, te duże konta różnego rodzaju firm zostały po stronie YouTube'a zweryfikowane. Na pewno spora większość tych użytych do nadużyć nie jest w ten sposób zweryfikowana. Warto również skorzystać z usługi DNSlytics, czyli narzędzia, które pozwoli nam po nazwie DNS-owej dowiedzieć się czegoś więcej o domenie. Tutaj dla osób, które może nie wiedzą, co dokładnie jest nazwą DNS-ową. Nazwa DNS-owa jest to po prostu nazwa, którą my wpisujemy w pasek adresu i ta nazwa jest przez właśnie serwery DNS-owe tłumaczona na adres IP, a jak dobrze wiemy, adresy IP są właśnie wykorzystywane do komunikacji między sobą przez komputery. Także takie serwery DNS-owe umożliwiają nam, ludziom, czytelniejsze i łatwiejsze korzystanie z zasobów internetu. I do czego tutaj tak naprawdę dążę? Są tutaj podstawowe informacje, oczywiście TLD, czyli Top Level Domain. Dla tej domeny jest to .com, czyli jest to ostatni człon po ostatniej kropce w nazwie tej DNS-owej. Od razu warto zwrócić uwagę, jakiego innego typu domeny głównego rzędu są zarejestrowane, czyli tak jak mieliśmy tutaj wykorzystane elonmuskbtc.com, możemy dzięki temu narzędziu zobaczyć, czy tego typu nazwa, sufiks elonmuskbtc, została również zarejestrowana w innych TLD, czyli tych top level domain. I widzimy, że mam też w TLD Club, w info.net.org i Space. I co ciekawe, Space zarejestrował ktoś z Chin. Także ewidentnie widać, że to jest Elon Musk. Wracając jeszcze do tego, co tutaj ciekawego można dzięki temu narzędziu wyczytać, oczywiście pomijając te techniczne sprawy, widzimy również, że na tej stronie jest założony redirect, czyli taka usługa hostingowa, która automatycznie przenosi odwiedzającego pod adres podany tutaj. Czyli w momencie, kiedy
My wpiszemy w pasek adresu naszej przeglądarki internetowej adres elonmuskbtc.com. Zostajemy automatycznie przeniesieni pod adres wyszczególniony tutaj na ekranie, który już bardziej poświadcza, sygnalizuje nam, że jest to adres próbujący wyłudzić nam od nas jakieś środki. Warto również zwrócić uwagę na to, kiedy tego typu domena została założona. Tutaj widzimy, że zostało to zrobione pod koniec kwietnia, także Elon Musk dopiero pod koniec kwietnia bieżącego roku zarejestrował taką domenę, a następnie oczywiście użył jej, żeby rozdawać bitcoiny. Oczywiście mam nadzieję, że nie muszę tego jasno artykułować, ale to wszystko należy traktować z lekkim przymrużeniem oka i skupić się dokładnie na tym, co tutaj na ekranie pokazuje. Co ciekawe, domena ta została zarejestrowana poprzez organizację zarejestrowaną w Panamie. Także to kolejny sygnał, który powinien nam spowodować zapalenie się czerwonej lampki, jeśli chodzi o wiarygodność tego typu właśnie usługi. I tak naprawdę myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o tego typu próby wyłudzania. Także jeszcze raz może podkreślę, by nie brać udziału, nie przelewać środków na tego typu działalności. Weryfikować to, jeśli już naprawdę chcemy czegoś takiego spróbować, czyli przede wszystkim przypomnę jeszcze raz, najpierw Google, potem Bitcoin Who's Who, następnie sprawdzamy, czy jest ten naprawdę kanał YouTube'owy, czy to konto jest zweryfikowane, a w ostatnim kroku już dla uzyskania pełnej wiarygodności korzystamy z narzędzia typu DNSlytics i weryfikujemy, do kogo ta domena należy, kiedy została zarejestrowana i czy nie ma na niej jakichś tam większych kombinacji typu redirecty. To wszystko, jeśli chodzi o materiał przedstawiony w tym filmie. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach, jeśli coś, co tutaj powiedziałem, nie do końca jest jeszcze jasne. Po to tutaj tworzę te filmy, aby każdy jak najwięcej wiedzy z nich wyciągnął, dlatego zachęcam do zadawania pytań i zwracania mi uwagi, jeśli czasami zbyt mocno odpłynąłem. To wszystko, dziękuję Wam, cześć.